I'm in! This is the mansion. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Hubert i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Grand Theft Auto 4. Dobra. Ostatnio zajęliśmy się ściąganiem długów. O, Roman, coś od nas chce? Coś kurde nie. Dobra. Bierzemy korkuet i lecimy po podbój miasta. W ogóle gdzie mam teraz jechać? Paki. Aha, dobra. Czyli jednak musimy się wycofać do domku. Zaraz sobie weźmiemy tą taksówkę i pojedziemy do misji związanej z tą zdradziecką Michelle. Miejmy nadzieję, że zaraz jakaś taksówka się pojawi. Nie powinienem się, o właśnie, martwić, bo taksówek jest od nasrania. Dobra. Spaki wallpaper. No. Jedźmy. Na razie kasy mamy jak lodu, także... No i odzyskałem sobie z powrotem $25 moje. A przy okazji mam też zaraz auto na misję. Come in, Nico. Hi. So, you fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get 100 murders pinned on you. Two, maybe I will help you. Maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. No, ciekawie brzmi to. Musimy się dostać do policyjnego komputera i znaleźć jakiegoś gościa. Fajnie by było, jakbym jeszcze znalazł jakiś radiowóz. Dobra, zdobądźmy jakiś radiowóz. No, get back! Oh, fuck! Ooh, I almost had a heart attack!
zaraz się policja znalazła. Mogłem polubownie porwać radiowóz, ale jak się już zdarzyła okazja, to nie chciało mi się latać z tym bawić. Kurde. Dobra, trzeba przejechać poza ten obszar i zgubić policję. Szukaj bazy danych policji według zdjęcia. Znajdźmy gnoja. O, ja pierdzielę, trochę nas czeka jazdy. Szczerze, jakbym znalazł Corquette, to bym się przesiadł do Corquette. O. Wypad, chłopie. Tu się lepiej wyciąga ludzi z aut. Nie trzeba się nawet męczyć, tylko... O. Nie trzeba się męczyć, tylko po prostu wycelować broń i typ wychodzi. No chyba, że się znajdują tacy oszołomi, co po prostu jak widzą, że broń masz wyciągniętą, to albo strzelają, albo po prostu wciskają pedał gazu i cię przejeżdżają, no ale... Ten akurat polubownie by postarał się załatwić sprawę. Wow. Dobra. No, powiem nieźle. Aczkolwiek chyba spieprzyłem ja trasę, tak. Super. Do końca. To jest furtka. No dobra, trudno. Ajajaj! Ale prują! Wow! Mógł mi się nie rzucać pod koła. Dobra, wyautowałem typa. O kurde. O-o. Nie za fajnie brzmi odgłos. Oż ty w życiu. O-o. Auto się jara. Oj! God damn it! Ja pierdzielę, serio! Nie wierzę. Nie wiem, nie rozumiem. Policja, ja pierdzielę.
Aksa. Mam. No zatrzym się. Wypad. Where you wanna go, Jefe? Take me to Iron Street. This is it, mi compadre. We're here. Cholera, nie trafiłem znowu. Za pierwszym razem. O, ten miał więcej kasy. Dobra. Zaraz sobie zadzwonię po policję, bo nawet mi się nie chce specjalnie szukać tego wszystkiego. Jamy. Nie no, ale to co zrobili, to ja tego nie rozumiem, naprawdę. Hello. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? The Triangle. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible. No, gdzie jest ta policja? Dobra, już widzę. Kurde no! Nie rozumiem, czemu tak łatwo nie można zgubić ich. Kurde, serio. Jeszcze nie gadajcie, że teraz będzie trudniej. Cholera. Dobra. Jadę tak. Masakra. Dobra. Tak będzie na pewno szybciej. Może niekoniecznie. Jak mi się debile będą zatrzymywać na drodze, no to nie będzie za dobrze. No i pasuje.
Raz, dwa przejechane i bez kłopotu. O, 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 o. Oj. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the east. You better start doing me some favors soon. No to nieźle. A, trzeba pozbierać oczywiście amunicję. Kurde, serio? Dobra, wiecie co? Jesteśmy... No i ciul, nie wiem jaka rozmowa była. Dobra, jesteśmy tutaj w sumie blisko Pakiego. Dlatego pojadę sobie teraz misję u niego zrobić. Bez oczywiście zapisu, bo mamy też ten autozapis na szczęście. Okej. Spoko. Nie pamiętam, chyba ta pierwsza misja nie była jakaś mega straszna. A już też nie chce mi się marnować czasu i dojeżdżać specjalnie do tego, do domu, żeby się zapisać. I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? Oh. I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Ho-ho, there he is. Mr. Fucking Crazy Man. You want a beer? No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck off. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Hi. And this is my sister. Lovely lass, scared to bits of life.
and fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Word to the wise, though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Understood. Good lad. You got any drugs on you, boy? No. Shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Come on. Oh yeah, to nieźle przedstawił nam swoją siostrę. We've got business out at the docks in Algonquin. Where's your car, man? We need a car. Nie wiem, inne auto było tutaj, no ale dobra, spoko, może być to też. Nawet lepiej. Okay, there's a ship coming in and we're the welcoming party. Who are we welcoming and what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming cousins from the east. Jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. All we know is that it's worth a dollar or two. My brother Gerald had word about it through this Italian, Ray Bacino. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day, but that's another story. Am I going to hear this story? Anyone who hangs around my family hears about the old days. Just wait. Oh yeah, Ray Bacino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash. Oh. Makes sense. Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends on what you think is fun. Stealing, gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. Oh, kurde. I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much of the fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here. See what you've been missing out on in your chaste European jails. I'm going to pass on that. Send me a postcard if you do some time. Will do. Might even put you on the visitors list. Alright, we fucking got. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to. Trzeba będzie zaraz auto zmienić, coś czuję. You're a good man, Nico. I like you. Not in a fun in the showers kind of way. You know, a male bonding about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Here we are. What's the plan? Ciekawe, co teraz. We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. We're going this way. No dalej. Dalej, paki, paki, szybciej. I co teraz? Ej, nie gadaj, że... Trzy... Oho! Aha, tutaj! Serio? Myślę, że to trzeba przeskoczyć. This place really wasn't made with us criminals in mind. Śmieszne to trochę. This is where the deal's meant to be going down. And here's the boat, right on time. Okay.
See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Meds? Yeah, stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. These better be some good fucking pills. The housewives better be grateful. Dobra. You gotta jump down there to get at him, man. Niby nie strzelają. Kurde. Kurde, to z typami trzeba na ostro lecieć. O, tam widzę, że już strzelają też z kałaszków. Dobra, dostał. Dobra. No co, trzeba skorzystać, póki leży broń, bo... Tylko ponad, nie więcej niż ponad 1100. Dobra, to więcej nie zbieram, bo nie ma sensu. O. Patrz. Co za typ. Dobra. A, to on strzelał z kałacha. Ja się zastanawiałem, kto strzelał do tego. Do mnie z kałacha. Demon prędkości to nie jest. Tam... No cóż. No i... Driving in Liberty fucking City, eh?
advice. Don't get up when I fucking put you down. You like the taste of blood? You ain't no fucking match for me. Wrong fucking time, wrong fucking place. There are the fucking cops. Ja pierdzielę, teraz tak. Tym autem i tak jest teraz trudno zgubić policję. Dobra. Zrobimy małą taką... Ciężko się skręca. I tak policja nas widzi. Dobra. Ale to jestem. Jestem w bezpiecznym miejscu. Stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. A lot of wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time. Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico! Come over here. You work for these Mick bastards? Fucking guinea. I work for whoever's paying. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Ale miły. O, już się wystraszyłem, że policja mnie zabędzie gonić. Ale gablotę bym musiał sobie jakąś skołować. O cholera, trochę wysoko. Myślałem, że jest niżej. Że jest bliżej ziemi. No i ciul, jeszcze mnie przejechał. Co za typ. Dobra, walić to. Biorę taksówkę. Serio? Nico, shit is getting fucked up. I need to see you in my crib. How did the big real estate deal go? That cat ain't got no vision. Wants to shut down the site and shit. Make it a memorial to union workers who died in accidents? And fuck you, Stephanie. I got bigger problems. Come see me now. Dobra, słuchajcie. So where to? I want to go to Joliet Street. Okay, bardzo bym wam dzisiaj chciał podziękować za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie fanpage, zostawiajcie łapki pod filmikami. Na dzisiaj już niestety koniec. Ja muszę się uleczyć, przesypiając 8 godzin. A na kamizelkę na pewno kiedyś przyjdzie czas. W kolejnym odcinku zobaczymy. Na pewno pojedziemy do Playboya X-a, bo jest jakaś draka. Także do niego warto by się zgłosić. Może być dobrze płatna robota. A też wiem, że będę miał jego chatę. Także pytanie, kiedy będzie ten moment wyboru. Czy go zostawić, czy go zabić. No na pewno go zabiję, bo potrzebuję tej chaty. Będzie na pewno fajnie się w niej mieszkać. Ale nie będę na razie wyprzedzać historii. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie w kolejnych odcinkach, na które już was zapraszam. To wszystko na dziś. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, na razie i cześć.